tutaj mamy granicę Gwatemala-Meksyk. Najbardziej wesołą granicę, na jakiej byłam. Dlaczego? Sami Państwo zobaczcie. Granicę gwatemalsko-meksykańską musimy przejść na piechotę z własnymi walizkami. Właśnie ustawiliśmy się do odprawy po stronie gwatemalskiej, do takiego konteneru odprawy granicznej. No i oczywiście towarzyszą nam świnki. Wydaje się to dziwne, ale nie jest to bezpodstawne, dlatego że do Meksyku nie można wywozić żadnej żywności, także świneczki są tutaj jak najbardziej na miejscu i zawsze czymś się pożywią, zawsze turyści coś im dobrego do jedzenia dadzą. Kolejne zaskoczenie, tym razem po stronie meksykańskiej. Po przejściu dosyć intensywnej kontroli, łącznie z otwieraniem walizek przez bardzo skrupulatnych funkcjonariuszy, wchodzimy do hali przejścia granicznego i zastajemy tam ołtarzyk z okazji Dia de los Muertos, czyli z okazji Święta Zmarłych Meksykańskiego. Niesamowite, jest to ołtarzyk konkretnej osoby, proszę zobaczyć, zdjęcie jest w środku na ołtarzyku. Natomiast pamiętajmy o jednym, to święto nie jest świętem smutnym, jest świętem radosnym. No i tutaj proszę, kolejna niespodzianka, obwoźna budka z jedzeniem. Jak ktoś zgłodnieje, to może sobie coś zjeść. Przejście graniczne to nie jest mistrzostwo świata, samo w sobie. Zobaczmy, jak nie kontakt z naturą, z przyrodą, czyli świnki po stronie gwatemalskiej, po stronie meksykańskiej ołtarzyk z okazji Dia de los Muertos, to jeszcze możemy sobie coś zjeść. Czego więcej, to szczęścia potrzeba.